Łaziska Górne. Na terenie czynnej elektrowni Łaziska, w przedwojennym budynku dawnej rozdzielni, mieści się jedyne w swoim rodzaju Muzeum Energetyki. To, co wygląda jak koszmar śpiocha, to wibrarium. Jedyna w Europie ekspozycja czynnych dzwonków elektrycznych. Ta pobudka na wejściu powoduje szerokie otwarcie oczu i dobrze, bo w łaziskach jest na co popatrzeć. W przestronnych halach prezentowane są unikalne kolekcje, na przykład liczników energetycznych albo aparatury pomiarowej. W muzealnym laboratorium każdy może wytworzyć energię elektryczną, używając własnych mięśni i prądnicy. Kiedyś prąd produkowano za pomocą takich maszyn i urządzeń. Muzealne zbiory liczą ponad 6 tysięcy różnorodnych eksponatów. Zgromadzone tu eksponaty pokazują rozwój urządzeń elektrycznych od czasów żarówki Edisona po dzisiejszy dzień. Jest tu kolekcja zabytkowych już komputerów. Dawne stanowiska pracy, w tym stanowisko kinooperatora. Kolekcja żarówek. A nawet taki mebel. Krzesło elektryczne. Jest to jedyna tak wszechstronna ekspozycja ze świata energetyki i elektryczności. W tym miejscu można dowiedzieć się, skąd bierze się prąd. Można go wytworzyć, a nawet zobaczyć. W sali doświadczalnej, zwanej iskrowiskiem, zobaczymy demonstracyjne wyładowania elektryczne o napięciu 1 miliona volt. Skoro już zobaczyliśmy prąd, czas go poczuć. Trochę odwagi. Wystarczy tylko zamknąć obwód. Bez prądu ani rusz. Warto dobrze poznać to towarzyszące nam wciąż wszechobecne zjawisko. Lepszego miejsca niż Muzeum Energetyki w Łaziskach ze świecą szukać.